Cześć, dzisiaj przyszedł czas podzielić się z Wami nowymi modelami organizerów na kosmetyki, jakie powstały. Jeśli może nie wiecie, jesteście nowi, w sklepie Anela, zawsze macie link podany w opisie, możecie znaleźć organizery na kosmetyki stworzone z Plexi. I tak, zaprojektowałam nowe organizery. Tym razem skupiłam się na organizacji palet cieni, cieni pojedynczych, produktów kompaktowych. I tak, jeśli chodzi o pierwszy model, jest to model, który jest bardzo uniwersalny, z tego względu, że on sprawdzi się zarówno do organizacji szuflady, jak również może spokojnie stać na wierzchu, na toaletce i pełnić swoją funkcję. I to jest taki organizer płaski, który ma 7 przegródek i ten organizer głównie powstał z myślą o paletach cieni. Natomiast, tak jak możecie zobaczyć, spokojnie również mieszczą się kosmetyki kolorowe typu puder, rozświetlacz, bronzer. Równie dobrze ten organizer możecie wykorzystać na segregację biżuterii, naszyjniki, bransoletki, kolczyki, jak najbardziej będzie się do tego celu spisywać świetnie. Drugi organizer jest to organizer, również tak jak wspomniałam wcześniej, na palety cieni głównie, pod to był wymierzany. I jest to organizer schodkowy, który jest już typowo przeznaczony do organizacji tych palet na toaletce. Tak wygląda ten organizer. Jest on sztywny, masywny, mocny i trwały i też przy tym bardzo ładnie, elegancko wygląda. Ten pojemnik z kolei ma 5 przegródek i tak jak w przypadku poprzedniego pojemnika można tutaj posegregować sobie palety cieni, palety do konturowania twarzy, pojedyncze cienie, pudry, róże, bronzery, cokolwiek chcecie. Spokojnie tu się zmieści dużo, dużo produktów. Tak jak było do tej pory, robimy rozdanie, będą mogły wygrać dwie osoby i te dwie osoby wygrają te nowości, które dzisiaj pokazałam, czyli płaski organizer do szuflady, jak również organizer schodkowy. Co trzeba zrobić? Wystarczy pozostawić komentarz pod tym filmem, na początku wpisując w nawiasie kwadratowym literkę R, żebym wiedziała, że bierzecie udział w rozdaniu. To rozdanie będzie trwało prawdopodobnie przez tydzień. Jeszcze dokładnie napiszę Wam, od kiedy do kiedy to rozdanie trwa, w opisie, więc koniecznie tam zajrzyjcie, bo tam będzie po prostu wszystko konkretnie, szczegółowo opisane, co i jak, jeśli chodzi o to rozdanie. Jeśli macie jakieś propozycje dotyczące tego, jaki organizer mógłby powstać, czego Wam brakuje w toaletkach, aby zorganizować właśnie swoją przestrzeń kosmetyczną, to napiszcie mi o tym w komentarzu, chętnie o tym poczytam. Ja się dzisiaj już z Wami żegnam, do zobaczenia już niedługo, cześć!